powołała tę kapitułę. Natomiast ja jestem tylko kimś, kto się angażuje, no ale nie też bezpośrednio decydentem w tych sprawach. Niemniej no, patrzę na to z wielką radością, tak jak z wielką radością patrzyłem na ten kongres, bo to jest nowa jakość w polskim życiu publicznym. Mieliśmy w tym udział, ja sam miałem w tym jakiś udział, w tym pomyśle i w tym, że do tego opóźnieniem rocznym przeszło, czy opóźnieniem doszło. No, ale dobrze, że się coś nowego w naszym życiu publicznym rozpoczęło, coś naprawdę bardzo pożytecznego, bo mieliśmy do czynienia z taką prawdziwą rozmową obecną. To tak początek może merytorycznej kampanii wyborczej? To nie jest kampania wyborcza. To nie jest kampania wyborcza. Ja nie jestem wcale pewien, czy wszyscy uczestnicy tych dyskusji będą głosowali na moją partię. To nie o to w tym wypadku chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać, że można o naszych sprawach rozmawiać na poważnie, że to nie musi być gra, wrzutki, zajmowanie się raz tym, raz tamtym. Nie będę tutaj dawał przykładów, wszyscy Państwo je znają. Można uprawiać działalność publiczną, aktywność publiczną w podpowiedzi. Czy takim przykładem takiej wrzutki są kibice na przykład? No, to jest klasyczna wrzutka, to naprawdę nie jest tak, żeby się w ostatnim czasie tutaj coś szczególnego stało i ilość incydentów, co w żadnym wypadku nie lekceważę, które miały miejsce, no przynajmniej wedle statystyk się wyraźnie zmniejsza. Ja zawsze mam do takich statystyk dość zdystansowany stosunek, no ale jeżeli to jest prawie dwukrotne to zmniejszenie, to można przypuścić, że jednak pewnie się troszkę to zmniejszyło. Bo dzisiaj był pan bardzo to nie jest tak, że zareagowano w momencie, kiedy to zjawisko narasta. Zareagowano w momencie, kiedy ono przybrało zaskoczeniu wszystkich, także i po mojemu wielkim zaskoczeniu charakter polityczny. Dzisiaj był pan ostro bardzo krytykowany przez polityków konkurencyjnej partii, że się pan nie zna na futbolu, że trzyma z kibolami. No proszę Państwa, ja naprawdę nie będę odpowiadał na tego rodzaju krytyki, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Ja użyłem dzisiaj takiego porównania. No z jednej strony są spotkania celebrytów, którzy miotają najwulgarniejsze słowa między innymi, mogę tutaj zacytować, a z drugiej strony jest to nasze spotkanie. I to jest wybór między dwoma rodzajami polityki, można powiedzieć, między dwoma typami społeczeństwa. No my chcemy tego typu, jest reprezentowany przez to spotkanie. Najwyraźniej niektórym innym bardziej podoba się inny typ, ale to jest naprawdę droga w dół, droga ku kompletnemu topu.